Cześć wszystkim, dzisiaj na temat Roberta Lewandowskiego, który wygrał plebiscyt sportowy, przeglądu sportowego w, za 2020 rok. Nieprawdopodobna sytuacja, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Kto był na kolejnych praktycznie pozycjach, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, za nami 86. plebiscyt przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski za 2020 rok i wygrał go Robert Lewandowski. Po raz drugi praktycznie Robert Lewandowski wygrał ten plebiscyt, co prawda nie z rzędu, bo poprzednio wygrał w 2015 roku, a teraz znowu. Praktycznie po pięciu latach przerwy znowu wygrał ten plebiscyt. Natomiast tak jeśli chodzi o kolejne miejsca, to na drugim miejscu była Iga Świątek, miejsce trzecie to Kamil Stoch, czwarte Kajetan Kajetanowicz, miejsce piąte Bartosz Zmarzlik, miejsce szóste Natalia Maliszewska, miejsce siódme Jan Błachowicz, ósme Wilfredo Leon. Miejsce dziewiąte Katarzyna Niewiadoma. Miejsce dziesiąte Dawid Kubacki a więc tak wygląda ta pierwsza dziesiątka najlepszych praktycznie sportowców 2020 roku. Widzimy tutaj sporo zawodników, tak, jeśli chodzi o skoki narciarskie, no bo mamy tutaj Stocha i Kubackiego, więc oni, można powiedzieć, zdominowali tą pierwszą dziesiątkę, no i Gaświątek na pewno po prostu tutaj wdarła się do tej pierwszej dziesiątki przebojem, natomiast no nie, Robert Lewandowski nie miał praktycznie sobie równych, tak, no i Robert Lewandowski pojawił się osobiście na tej gali razem z żoną, odebrał tą nagrodę, dziękował, mówił, że to duża zasługa jego rodziców, tak którzy po prostu rozwijali jego pasję. Dziękował też żonie Ani Lewandowski, że ten poziom, na którym się znajduje ten top of the top, można powiedzieć, to jest właśnie jej zasługa, to dzięki niej po prostu przełamał kolejne bariery, granice i znalazł się tak wysoko, jeśli chodzi o to zestawienie. Natomiast no rzeczywiście tak, to był udany faktycznie rok, jeśli chodzi o 2020. Robert Lewandowski miał mnóstwo sukcesów na swoim koncie. Sam fakt, że zdobył ligę mistrzów. Tak no to jest nieprawdopodobna sytuacja, tak mamy praktycznie tylko kilku polskich piłkarzy, którzy zdobyli, którzy zdobyli ligę mistrzów, więc to już jest duże, duże osiągnięcie. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Pozdrawiam, trzymajcie się.